Najważniejsze przesłanie, żeby pokazać, że konstytucja ma dla ludzi wagę i znaczenie, że konstytucja nas łączy i że jest wiele osób, którym na konstytucji zależy. Tylko myślę, że te osoby zostały w ostatnich latach trochę zapomniane, dlatego też ten tur służy temu, żeby po prostu się spotkać z tymi, którym na konstytucji zależy. Naprawdę strasznie się cieszę, że mogę tutaj z wami być. Bardzo mi zależało, żeby przyjechać do Opola, zwłaszcza, że kiedyś w internecie sprawdzałem, gdzie moje rzadkie nazwisko występuje najczęściej i muszę Państwu powiedzieć, że to okolice Opola właśnie. Chciałem tylko przypomnieć, że bohaterami dzisiejszego spotkania z całym szacunkiem nie jest ani pan profesor Bodnar, ani sędziowie z Justicji, ani tym bardziej sędzia Juszczyszyn, tylko bohaterami jest konstytucja, a przede wszystkim państwo, obywatele są bohaterami tego spotkania. Konstytucja jest dla obywateli. My wszyscy wierzymy w konstytucję. Myślę, że konstytucja jest dla nas i tarczą, i mieczem. Z konstytucją nie mamy się czego bać. Wystarczy tylko zapoznać się z prawami, wolnościami, które oczywiście my wszyscy czujemy intuicyjnie, ale jednak lektura konstytucji, jej znajomość daje nam bardzo mocne argumenty i instrumenty w tym, by te prawa i wolności realnie nam zagwarantować w życiu. Konstytucja łączy i tu absolutnie, tu nie ma żadnej weryfikacji, kto przychodzi na te spotkania. Jesteśmy otwarci na rozmowę z wszystkimi. Zresztą pamiętam, jak byłem w Katowicach, to mieliśmy bardzo fajną dyskusję na temat szczepień, na temat pandemii i różnych tematów. I była to rozmowa, myślę, że mocno ponad podziałami dotycząca nas wszystkich. I podczas całego tour, we wszystkich miejscach staramy się łączyć, nie dzielić. Nie wskazywać na to, co nas dzieli, nawet poprzez używanie nazwisk niektórych albo nazw partii niektórych. Starajmy się rozmawiać o tym, co nas, obywateli, łączy. Bo ja będę zawsze na to wskazywał. Polska, nasza ojczyzna, jest dla nas najważniejsza. Wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi. A poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.